Witam ponownie. Kolejna część XCOM-u pierwszego. Coś... jakaś... O! Mamy połączenie z Radą, dowódco. Wyzdrowieni... Przełączam na ekran. Chyba w sam czas, ponieważ... zamazany... obecny jeden z naszych naukowców pracujących w odległym obserwatorium śledzącym za aktywność UFO na amerykańskim terytorium został zaatakowany. Obcy nie mogą zagrażać ludziom zdobywającym informacje dla projektu XCOM. Wasz oddział musi uratować tego człowieka. Okej. Dwóch naukowców, cieszy mnie to. Trochę też zasobów. Nie pisze. Czekamy na postępy waszych prac. Nie napisali, co prawda. Jaka jest trudność misji? Dobrze. Weźmiemy sobie jakiegoś żółtodzioba. Tylko z kogo by tu zrezygnować? Wsparcie. Dobra. Sun Hi-Hong. Niestety na tej misji będzie chyba mówił po polsku. Albo nie. Albo nie. Język. No, angielski. What? Aha, no tak. Dobra. Wyedytowałem ich troszeczkę. Niektórych przynajmniej. No, póki co to jest ciągle początek. Więc specjalnie niewielkie mamy wybory. Możemy tylko wdrażać żółtodziobów. Mając nadzieję, że ich nie stracimy. Szykujcie się, uderzeniowy jeden. Szykuję się. Przygotujcie się do misji. Naszą SD będzie kontynentalna część Stanów Zjednoczonych. SD, czyli strefa działań. Gotowi do ataku. Atakuj. A potem patrz, coś narobił. Rada uważa, że badania doktora Marazuki mają olbrzymie znaczenie. Mamy bezpiecznie odeskortować go do punktu ewakuacji. Wielkie Niebo odbierze go po drugiej stronie kompleksu. Wyznaczono nowy cel. Okej, ale mamy nieograniczony czas. Yes, sir. Więc... Rolling out. On the move. Hauling ass. W swoich badaniach skupiłem się na analizie torów lotu. Z nadziei, że uda się ustalić, skąd dokładnie przylecieli obcy. No hello, idziesz czy nie idziesz? Którędy wolisz? Tędy będziesz miał bliżej. What? Czy on go będzie widział gdzieś tu? Ale jak nie będzie, to mu rzuci granat. O, jednak będzie go widział. Zezulec! strzelać czy granacik? Dobra. Strzelamy. Jeszcze mamy szansę granacik rzucić. Jeden! Wow! No 1% to znaczy jedną już naprawdę słabo. No to też słabo. 70% strzału, jak będziecie pudłować, kochani, to... No, proszę.
Albo może nie będziemy ryzykować? Co? Hello? Tak, nie będziemy ryzykować. Papa. Hong. Rozpoznaj nam walką. Let's do this. Hostile spotted. Wow! Ajajajajajajajaj. Z tego co dotąd zaobserwowałem, jasne jest, że kosmici wynaleźli napęd pozwalający podróżować szybciej niż światło. Okej. Mam nadzieję, że nie ma tu nikogo drugiego. I... Uderzeniowy 1. Zbliża się do was cała chmara ufoków. Uważajcie. Słabo mi się to podoba. No i papa. Oh shit. Wciąż się zastanawiam, jak wielki dystans musiały pokonać te stwory, by dokonać inwazji. Do tego potrzeba. A ja się zastanawiam, ilości zasobów. Dlaczego muszę dla ciebie ryzykować życie moich ludzi? Hello? Good. Stanęłaś sobie w drzwiach i nikt... nie pobiegnie dalej. Okej. Order's confirmed. Moving out. Proszę? Ach, to snajper jest. No okej, wiem. Ten jest w trybie warty, to słabo. Nie wiem, czy ryzykować. Lepiej jednak nie. Nie ogranicza mnie tu czas. A miało być tak łatwo. No zaraz! A tamtego nie widzi? To jest chyba dramat. No nie no, kurde. Straciliście VIP-a. Wynoście się stamtąd, uderzeniowy 1. To koniec misji. Mamy nowy cel. No cóż. No nie. Że tak powiem, trudność
misji jest dość zmienna, sam tak założyłem, ale chyba przegięcie. Dead and gone. No to papa. No cóż. Zobaczmy co teraz. Nie uda nam. Fatalnie i fatalnie. Okej. Okay. Po co lecisz, jak nikogo nie masz na pokładzie? No widziałem misje, które poszły lepiej. W sumie jedyne. Nie spodziewał. To byli jedni z naszych najlepszych ludzi. No właśnie. Szkoda, że nie mogliśmy zrobić nic więcej. No właśnie... Chyba nie mogliśmy. Ale... Bardzo ładnie. Nie mam kogo odznaczać. Pamiętaj, będziemy cię obserwować. Może zamiast obserwować, przyślijcie mi więcej zasobów, żebym mógł coś robić. No dobra. Nic nie poradzę. Dowódco, na Hologlobusie śledzimy kilka zgłoszeń porwań. Ustalam współrzędne. No i rozwartość. Niski. Niski, czterech techników. W obecnej sytuacji raczej przyda mi się szturmowiec. Nic nie ma? Dobra, awansujesz na tymczasowego medyka. Właściwie to może jednak jednego. Jednego żółto dzioba. Garcia, zapraszamy do ekipy. Może tym razem więcej szczęścia. Trochę za nie mówiłem, bo obiecałem i sobie i wam, że nie będzie tu przeklinania, a jednak... I ląduję. Są momenty, kiedy... No, ciężko. Powinniśmy ruszyć do Argentyny. Zdaje się, że tam zagrożenie jest najpoważniejsze. Miejscowe władze donoszą o skoordynowanym ataku obcych w gęsto zaludnionej dzielnicy. Dobrze. Znaczy nie dobrze, ale... Tu wielkie niebo. Sztab, zgłoście się. Zespół uderzeniowy dotarł do SD. Proszę o pozwolenie na desant. Rozumiem, wielkie niebo. Uderzeniowy jeden może atakować. Good to go. Będziemy atakować. Me dirijo allí. Ale niezbyt... niezbyt szybko. Tak, żebyśmy mogli się... Wspierać. Hello! Hello, sektoidy. Róbcie coś głupiego. Tak, najlepiej od razu. O! A ty? A ty jesteś za daleko. Stanowczo za daleko. Próbujemy high ground zdobyć. Co prawda w tej turze jeszcze sobie nie postrzelamy. O.
death. No dobra. Będziesz może widział ich stąd? Będziesz ich widział stąd. Słabo co prawda. I chyba jednak... Co prawda w taki jest jeszcze słabiej. No proszę. Przewaga wysokości zrobiła swoje. Co oni tak słabo z bieganiem? Nie! A! Kurczę. Aj, jej, jej. Co ja narobiłem? No dobra. No! Tu! Tu, widzisz, tu pokazałem, a nie tu. Cholerka. No cóż. Nie, może ten. Co prawda trudniej go trafić, ale jak go trafię, to zabiję obydwu. Jak go trafię? No co ty powiesz? Bądź dobrym snajperem. Bądź, proszę cię. Pięknie! No, trochę mi uratował tyłeczek. A, dobra, zaczynamy się rozglądać za Meldem. Tak. Trochę daleko, będzie kłopocik. Moving to designated position. C'est parti. C'est parti. Co oznacza, że nie mam pojęcia, co oznacza. Recibido, señor. Tędy dobiegł, ale nie będziemy tracić wysokości. Rozejrzymy się przy okazji i stwierdzimy, że jest ok. Nikogo tu nie ma. Trzy tury to sporo czasu. Dobrze, obcy są, ale nie tu. Chyba. Nie tu. Je vais vers la position. Moving to position. That's what we're looking for. No, okay. No co? Aha, ten już nie ma ruchu. Spróbujemy może jednak środkiem. Bez trzaskania drzwiami. Me dirijo allí. No nie chwalę się, że znam hiszpański, ale... Co ona mówi, to nie mam bladego. Dobra, warta. Tu jesteście. Ojej. Cóż za zdziwienie, nie trafiła. Przynajmniej troszkę ich spłoszyłam. Okej. Trochę ich sflankujemy. Co prawda jeszcze nie będziemy strzelać. Ha.
Ale ty... Myślę, że ty już byś strzelał, co prawda, z pistoletu. Ale zawsze. Chyba, że rzucisz w nich granatem. Powiedz, że dorzucisz. Bądź silny, bądź... No nie dorzuci, no nie dorzuci. Z pistoletu to może im co najwyżej... Problem. No nie będę chował tego granatu, bo więcej to chyba... Wiele więcej wrogów nie będzie. Tak, jest tylko jeden. Gdybyś nie widział go z góry... Nie widzisz go z góry, trudno. Kolejny dzień, kolejna udana operacja. No, w porównaniu do poprzedniej na pewno. No nic. Co począć, co począć? No, jest wojna, to ludzie giną. Szkoda, że moi. Jakby obcy ginęli, tylko to owszem, to byłoby nieźle. No i właśnie tu mówię o rozpiętości trudności. Doskonała robota, dowódco. Po takiej misji nasi żołnierze muszą czuć się wspaniale. Tak? No nie wiem. Ci, co żyją, to może. A jaki ja tu miałem wybór? Ha, miałem wybór. Okej, okay, dobrze. Będziemy w kontakcie, dowódco. No cóż, straciliśmy dowódco, trzech. Dowódco, jeśli uważasz, że któryś z żołnierzy zasługuje na nagrodę, w koszarach dostępne są medale. Tak. Wiem. Dzikus, nasz najlepszy żołnierz, którego dostaliśmy. Za misję, okej. Może być dzikus. Wyposażenie. To na razie nie mam nic dla niego ciekawego. No, zdolności. O. Run and gun. Co to jest? A to? 10 i 10. Fajne. To trzeba pamiętać, żeby chodził wysoko. Aha. No troszkę tu mam za gwozdeczkę. Najpierw strzelam, potem biegnę. Już trochę się zrobiłem defensywnym przez to, co się stało przed chwilą. Ale okej. Okay. Nie ma się co czaić specjalnie z defensywnością. Szczególnie, że te Overwatche, no niestety jest to tak, że ta kara za strzał. Kara do celności za Overwatch jest dość spora. Medale. Medal obrońcy. Moc. Temu żołnierzowi. Tak. To jest medal dość stary. Znaczy, wszystkie już widziałem. Ale różne moce im tam przydzielałem, ale jednak bez paniki jest. Tak, nasz najlepszy żołnierz nie będzie panikował. Okej. Okay. Super hero. Jak go stracę, to będę smutny. aha.
Tak, za poprzednie dostałem medalik. Szturmowiec, na nic nasze osłony, dobra. Okej. Zobaczmy co... O, niedługo będę miał co produkować w dziale technicznym. No cóż... Nowe badania... O, scope można powiedzieć. Oczywiście... pole walki, Broń laserowa. Dość sporo trzeba czekać. To nam pozwala zrobić pancerz, ale to pancerz pod spód. O ile dobrze pamiętam. Ale projekt nie jest zbyt długi. Spodziewałam się, że to będzie priorytet naszych badań, dowódco. Sobie zrobimy. Natychmiast zacznę przydzielać zasoby do tego projektu. Okej. Produkujemy oczywiście scope. Bujta. No i trzeba pamiętać, żeby go przydzielać. Z Niemiec. No nie teraz, bo go jeszcze nie mam, ale za 4 dni. 3, 2, 1. Dowódco, nasze satelity są gotowe do wystrzelenia. Czekamy na rozkaz. Wybierz nowe projekty. Wystrzel satelita. Niemcy. Wolałbym Francję. Albo Indię. Dobra, Francja. Dostaniecie następnego. No nie wiem. Możemy stracić tu Francję. Francja 60. Brak nowych meldunków, tablice czyste. 60 miesięcznie. Zlecenia. No dobra, jestem chytry i chcę... Możliwości łącz satelitarnych całkowicie wykorzystane. Niezbędne dodatkowe łącze. Okej. Hangar. A nie, zaraz, jeszcze może mam coś do sprzedania. No trochę sektoidów sprzedam. Nie daje to wiele. Komputer UFO. Nie. Okej. Sprzedajemy tego. Bez problemu. Zaczynam coś bredzić. Dobra, produkujemy tak. Instalacje. Przydałby się nam. Szkoła oficerska. O,
Nie ma techników. Z mocą jeszcze jest dobrze. Cela dla obcych. No na razie nie mam łuku do pojmania obcego, więc celi na razie nie będziemy, ale możemy wykopać. I to w zasadzie wszystko, co możemy. Satelita. Dobra, niech sobie czeka. Dowódco, nasze łącza satelitarne są obecnie w pełni wykorzystane. Powinniśmy jak najszybciej zbudować nowe, by umożliwić umieszczanie na orbicie kolejnych satelitów. Wiem. Ja go nie chcę umieszczać, ja go chcę zbudować. Tak, no zobaczmy jeszcze, że... Aha, hangar. Europa. O. Przejdź tutaj. Zamów jednego na razie. I nie. Centrum kontroli, nie wiem czemu nie jest tu z innymi, ale jest. Transfer samolotu zakończony. Dobrze. Właśnie, kamizelka. Trochę słabo, no bo to ona jest zamiast granatów. No, no trudno. I ha. Co wiele można tutaj? Pancerz skorupowy, kurczę. 40 dni. Dobra, zbudujemy laboratorium. Dlaczego nie możemy zbudować laboratorium? Wow! A nic, no nic. Może potrzebni są... Potrzebne są może naukowce. A to tak można daleko przesunąć. Dobra. Dozór satelitowy jest zaznaczony Niemcami. Uruchomiona. Moi uczniowie są na nauce. No jedną wyprodukuję na testową. Szkoła oficerska. A jest. Albo to, bo nie mam dość zasobów. Szybciej by awansowali. Okej. No cóż, raport rady. Połączenie przychodzące. Dowódco, jak na razie jesteśmy pod wielkim wrażeniem projektu XCOM. Wasze niedawne osiągnięcia przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Tak? A Rada nieczęsto udziela takich pochwał. A oczekiwaliście, że wyślę się na misję i wszyscy będziemy obserwować. No dobra, obserwujcie. Co to daje? Nic nie da. A tak wygląda ładnie. Jakieś...
Dowódco, mamy liczne zgłoszenia trwających porwań. Ich miejsca zostały naniesione na Hologlobus. Nie, a jednak naukowcy, bo 40 dni. Dobrze. To dziób z automatu jest nam przydzielone. No cóż. Aha. Na kimś musimy wypróbować kamizelkę. Nie. No daje to 2 punkty zdrowia, to raczej słabieńko. Ty zamiast granatu dostaniesz scope. 10 celności to jest znacząca różnica. Mam nadzieję, że będzie okazja się przekonać, że nie zginie mi tu natychmiast. Ale o tym przekonamy się w następnym odcinku. Lądownik dotarł na miejsce. No cóż, podsumowanie dzisiejszego odcinka. Jeden dramat, jedno całkiem nieźle. Wysyłamy was do Egiptu. Aktualne doniesienia z ziemi informują, że obcy weszli na tereny miasta. Udajmy się tam jak najszybciej i zabezpieczmy teren. Okej. Jaki ładny teren! Dobra. Centrala, Wielkie Niebo zbliża się do miejsca uprowadzenia. Uderzeniowy 1 czeka na rozkaz desantu. Przyjęliśmy Wielkie Niebo. Uderzeniowy 1 może atakować wroga. Trochę uważajcie na siebie. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam do oglądania następnych. Dzięki za oglądanie wszystkich moich tam filmów wcześniejszych. Zapraszam do oglądania... polubiania... subskrybowania, no i plączę się w zeznaniu. Dobra, dzięki, do zobaczenia.